Witam serdecznie, Michał Lewandowski, studio numer 2, Radio Nysa 103 i 6 FM. Chciałem powiedzieć, że rozpoczynamy śniadanie w Radio Nysa. Szklanki z kawą, kubki z kawą się pojawiły na stole, ale to jest poranna rozmowa. Radio Nysa 103 i 6 FM przy porannej kawie. Gościem naszym, gościem państwa jest dzisiaj pan Bogusław Wiertak, ale nie jako wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, ale jako wiceszef, wiceprzewodniczący opolskich struktur Platformy Obywatelskiej dzisiaj. No tak się składa, że łączę te dwie funkcje, tak. Pana Bogdana zaprosiliśmy. Panie Bogdanie, po wczorajszym przesłuchaniu i tym wszystkim, co się wokół tego działo, pana prezydenta, no tak chyba trzeba mówić, prezydenta Unii Europejskiej, Donalda Tuska, odczuwa pan satysfakcję, niesmak? Ja przede wszystkim zacznę od tego, że przywitam wszystkich słuchaczy Radia Nysa FM, bo to najważniejszy poranek, wprawdzie troszeczkę zimny, ale myślę, że ocieplenie idzie, tak jak prognoza pogody podawana była dzisiaj rano, słuchałem, to będzie coraz cieplej. Zacznę również od ciepłych słów, które mam przed sobą, płynących od pana prezydenta Rady Europejskiej, Donalda Tuska, ponieważ tak się składa, że otrzymałem osobiście na swoje ręce podziękowanie za życzenia, które złożyłem panu prezydentowi do Brukseli po wyborze na kolejną dwuipółletnią kadencję. Szanowny pan Bogusław Wiertak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, szanowny panie przewodniczący, serdecznie dziękuję panu oraz samorządom województwa opolskiego za gratulacje z okazji mojej reelekcji na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Dziękuję również za ciepłe słowa oraz wsparcie. Jest ono dla mnie szczególnie ważne, gdyż płynie z samorządu terytorialnego, fundamentu społeczeństwa obywatelskiego. Życzę panu wielu sukcesów. Podpisał pan Donald Tusk osobiście własną ręką, tak jak kiedyś, jak był premierem, odwiedzał Nysę i województwo opolskie, tak tutaj z wielką klasą, tak też przekazuję wszystkim samorządowcom, nie tylko, ja jestem oczywiście przedstawicielem sejmiku, jako wiceprzewodniczący i radny sejmiku z 19-letnim stażem, przekazuję wszystkim samorządowcom te ciepłe pozdrowienia od pana prezydenta Rady Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej. Złożone osobiście, jest to o tyle przyjemne, że z województwem opolskim pana Donalda Tuska łączą. O tym zaraz, panie przewodniczący, porozmawiamy, ale troszeczkę uciekł pan od pytania. Nie uciekłem. Zacząłem od tego, dlatego że to pokazuje klasę człowieka, prawda? To pokazuje istotę rzeczy. Tak chyba przypadkowo się złożyło, bo wczoraj pan zadzwonił, zapraszając mnie do studia, a parę dni temu otrzymałem to pismo z Unii Europejskiej, z Rady Europy, więc nie zdążyłem nawet pana poinformować, ani słuchaczy. Dziękuję, że dzisiaj mam okazję. To pokazuje klasę człowieka i osobę, która reprezentuje Polskę. Reprezentuje wszystkich obywateli, w tym samorządy regionalne, wojewódzkie, gminne, powiatowe. No tak, ale to, co się działo wczoraj wokół, no ludzie chcieli przywitać pana premiera Tuska, no ale no, czy to jak w jakąś farce się nie przerodziło? Słowo farsa na pewno jest nieodpowiednie tutaj. Ja powiem tak, że nie ma skutków bez przyczyny, prawda? Gdyby nie było tego wezwania akurat do Warszawy, to pewnie nie byłoby całego tego zamieszania, które przerodziło się w pewnego rodzaju happening, w wydarzenie medialne. A ktoś z opolszczyzny tam był widać pana premiera? Z moich informacji wynika, że nie było specjalnie wyjazdu. Ludzie jechali spontanicznie. Z tego, co podawała i zarówno TVN, jak i telewizja publiczna, wynikało, że ludzie przyjechali z całej Polski, z różnych regionów. Nikt nikogo nie namawiał i tak zdecydowanej większości ludzie witali niż protestowali, ale byli też tacy, którzy protestowali. To jest oznaka demokracji, która w Polsce jest. Natomiast wracając jakby do sedna sprawy. Dowiedzieliśmy się wczoraj po przesłuchaniu z ust mecenasa Giertycha, który reprezentował pana przewodniczącego Donalda Tuska, że były próby, były rozmowy, żeby takie przesłuchanie odbyło się w Brukseli. Nawet pan Tusk o tym mówił. Tak, nawet pan premier, pan przewodniczący Tusk o tym mówił. I takie, to są normalne praktyki są funkcjonują. Tak. One istnieją, prawda? Jest konsulat, jest ambasada. Można było to zrobić na miejscu w Brukseli. I nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego tak się nie stało. I może dlatego, że tak się właśnie nie stało, a takie próby były robione, przerodziło się to w pewnego rodzaju happening. To, że pan przewodniczący
przewodniczący Tusk jechał Pendolino, świadczy dobrze o kolejach, bo pojechał bardzo dobrym składem pasażerskim. No, jednocześnie pokazując, ale jednocześnie pokazując, panie redaktorze, że przez te lata zrobiono wiele w zakresie kolei. I takie Pendolino kursuje, prawda, można w Opolu wsiąść i pojechać do Warszawy, w 2,5 godziny przejechać tą trasę w komfortowych warunkach, więc dlaczego nie może premier, przewodniczący Rady Europy również jechać pociągiem? Nic w tym złego nie ma, zwłaszcza patrząc na ilość wypadków drogowych, tak jak ktoś to powiedział troszeczkę z sarkazmem i z ironią, które miały miejsce na drogach, to kolej jest dzisiaj zdecydowanie bezpieczniejsza niż drogi. Zresztą święta pokazały niestety, że tych wypadków było bardzo dużo, rekordowa ilość. Znaczy, z sarkazmem pan Bartłomiej Sienkiewicz wyraził się, że bezpieczniej jest podróżować koleją niż rządowymi limuzynami. Ja nie będę to tego komentował. Z obu stron nie będę komentował, ponieważ sam uczestniczyłem w 2007 roku w wypadku samochodowym, prawda, który omal nie zakończył się tragicznie. Wiem, że to nie są proste sprawy i one nie są zero-jedynkowe, że to jest zawsze wina kierowcy. Czasami warunki drogowe są nieodpowiednie. Nie chciałbym tego tematu tutaj rozwijać. Panie przewodniczący, właśnie czy w takich dyskusjach, no pan mecenas Giertych jeszcze wspomniał, że protokołowanie było ręczne, także siłą rzeczy trwało długo. Czy to, że są podnoszone głosy, no czy ta czerwone kartki, czy to jest czerwona kartka dla Tuska, czy to jest komunistyczny. No takie, czy sama idea tej sprawy się jak gdyby troszeczkę nie rozmywa właśnie w takich PR-owych zagrywkach? No rozmywa się z tego wynika, że chyba sam problem jest trochę nadmuchany, zwłaszcza jeżeli chodzi o udział pana przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w tym temacie. Był wtedy premierem. Tak jak dzisiaj premierem jest pani Beata Szydło, ma prawo jako premier do podejmowania określonych decyzji, tak wtedy premier również takie decyzje podejmował. Oczywiście oskarżone są inne osoby w tym temacie i ja absolutnie na ten temat nie chcę się wypowiadać, ponieważ moja wiedza jest zbyt płytka, żeby o tym dyskutować. Dyskutujemy o samym wydarzeniu wczorajszym, które miało miejsce i które chyba osiągnęło inny efekt niż zamierzony przez wnioskodawców. To znaczy okazało się, że pan przewodniczący Donald Tusk ma dalej duże poparcie, może nawet większe niż niektórym się wydawało, że jest osobą bardzo charyzmatyczną, bardzo konkretną, komunikatywną, nie ucieka od ludzi, jest bardzo blisko ludzi i tak jak ja go pamiętam z wizyt w Nysie chociażby tutaj, a był 4 razy w Nysie, już jako premier, był też jako wicemarszałek Senatu, zawsze go odbierałem właśnie w taki sposób, jak wczoraj zobaczyłem. Można powiedzieć, że zobaczyłem człowieka, który się prawie nie zmienił, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Kontakt z ludźmi bardzo dobry, nie tylko na dworcu, nie tylko w pociągu, ale również po całym przesłuchaniu. To pokazywało klasę polityka, taką klasę, jak to widzimy w tym piśmie, które otrzymaliśmy, że szanuje się wszystkich ludzi bez względu na poglądy. I to jest kwintesencja tego, co ja chciałbym podsumować wczorajsze wydarzenie. Szanowanie ludzi bez względu na poglądy i bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Mnie zawsze taka dewiza przyświecała i zawsze tak było w sejmiku, w którym kierowałem, w którym jestem dzisiaj wiceprzewodniczącym, że nie ma znaczenia, czy radny sejmiku jest z PiS-u, z Platformy, z PSL-u, czy z SLD. W momencie, kiedy jest wybrany i posiada mandat, należy go szanować. Dokładnie. Ale panie przewodniczący, czy Donald Tusk no jest niewątpliwie politykiem charyzmatycznym i zbudzającym wielkie emocje i wielkie zainteresowanie. Jest cały czas na ustach Polaków, ale czy on jest jeszcze potrzebny Platformie, czy też jest dla Platformy obciążeniem? No ja też pytam w kontekście tego konfliktu, o którym nie tylko się mówi, ale był fizycznie, istniał ten konflikt między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem. No mówi się o tym, że raczej Platforma również też takie działania podejmuje, żeby Donald Tusk nie wracał od Polski, żeby nie zagroził Grzegorzowi Schetynie. Ja nie słyszałem takich opinii, jakie pan teraz tutaj przekazuje. Ja powiem panu tak, ja znam pana... Ale może pan im zaprzeczyć? Oczywiście, mogę im zaprzeczyć w sposób zdecydowany. Ja pamiętam i znam pana przewodniczącego Donalda Tuska od 20 lat i pamiętam go również z tego okresu, w którym ta przyjaźń z Grzegorzem Schetyną była na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy dorastamy, wszyscy nabieramy doświadczenia, zmieniamy miejsca sprawowania funkcji. Tak było zarówno z premierem Donaldem Tuskiem, jak i z Grzegorzem Schetyną. W pewnym momencie ambicje jednego były zrealizowane, drugiego nie do końca. Dzisiaj jest czas Grzegorza Schetyny jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, szefa naszego ugrupowania. Natomiast Donald Tusk doszedł na szczyty władzy
bazy europejskiej. Nie będę mówił światowej, bo Europa to część świata, ale tak należy to powiedzieć. Tak jak wczoraj komentatorzy podkreślali, że to największa funkcja w Unii Europejskiej i sprawuje ją Polak. Czyli można powiedzieć, że jest politykiem spełnionym. Czy do końca, to pewnie należałoby zapytać jego samego. Czy funkcja prezydenta, o której się mówi Rzeczpospolitej, jest dla niego jakimś wyznacznikiem i celem? Trudno mi powiedzieć. Nie mam takiej wiedzy. Wielu mieszkańców, wielu obywateli zadaje sobie pytanie, czy chciałby, czy mógłby i chciałoby dać mu poparcie w tym kierunku. No, to widać było wczoraj. Jest ten sondaż, prawda, który pokazuje bardzo wysokie poparcie w tym zakresie. Ale patrząc przede wszystkim na człowieka z takim doświadczeniem, to na pewno jest to człowiek podobny jak pan profesor Buzek, czyli przeszedł tą dużą karierę polityczną i jest na pewno dobrym materiałem do tego, żeby taką funkcję sprawować. Na pewno nie jest obciążeniem, wprost przeciwnie, jest wartością dodaną dla Platformy Obywatelskiej. Widać było, że te sondaże, które się w tej chwili pokazują już nagminnie, że one pokazały znaczne wzmocnienie Platformy Obywatelskiej i jakiś udział na pewno jest tutaj Donalda Tuska, dlatego że ludzie lubią, kiedy obywatele się nie kłócą, a obywatele dążą, w tym politycy, również pełniący określone funkcje, szukają porozumienia. No to ja pana spytam teraz o to porozumienie, bo tutaj pan ma 100% rację, no ale podzielona jest opozycja teraz. Nowoczesna. Myślę, że ona nie jest podzielona. Ona jest cały czas. Czy jest szansa na to, żeby wystartować w jednym bloku? Czy pan sobie wyobraża taki blok? Wyobrażam sobie. PO, Nowoczesna, wyobrażam, PSL, SLD. Wyobrażam sobie zdecydowanie. Wyobrażam sobie. Można by powiedzieć tak w cudzysłowie, nie takie rzeczy już się w Polsce działy. Przypomnę tutaj AWS chociażby, który był grupą naprawdę skrajnych różnych grup społecznych i politycznych, które się połączyły w pewnym momencie, rozumiejąc, że tylko to połączenie może osiągnąć sukces polityczny. Ja sobie wyobrażam takie połączenie. Należy się zastanowić, na jakich zasadach, w jaki sposób i na pewno w tym połączeniu musi być osoba wiodąca. Zawsze tak jest. Tak było w AWS-ie, tak było, kiedy Lewica się łączyła razem, miała jednego zdecydowanego przywódcę i tak musi być tutaj. Grzegorz Schetyna wyrósł na takiego przywódcę opozycji. Jest kwestia tylko taka, czy potrafią ambicje... Trochę wyrósł, a trochę zawalczył, no bo jednak kilka takich pociągnięć taktycznych. Polityk musi się nauczyć walczyć, ale przede wszystkim polityk musi skupiać wokół siebie ludzi, których przekona do swojej idei. Ja pamiętam rok temu, kiedy przyjeżdżał na Opolszczyznę Grzegorz Schetyna i rozmawialiśmy na temat programu, to byli tacy ludzie, którzy się zadawali trudne pytania i nie zgadzali się. Ostatnio był w Nysie pan przewodniczący Schetyna, z sali padały różne słowa. Pamięta pan zresztą takie pytania, ale również prośba o odpowiedzialność za to, żeby zjednoczyć całą opozycję. Bo tylko to zjednoczenie może przynieść sukces. Widzieliśmy innego polityka niż jeszcze parę lat temu Grzegorza Schetynę. Słuchającego, wyciągającego wnioski, skupiającego wokół siebie ludzi do realizacji określonych planów. Rok temu pan przewodniczący Schetyna... teraz zapytał, ale dawniej taki nie był. Nie. Mówię o tym, że nie pełnił funkcji tak odpowiedzialnych, więc nie mógł takich również celów sobie wyznaczać. Tym przewodniczącym był Donald Tusk, później przez krótki okres czasu pani Ewa Kopacz. Dziś jest czas Grzegorza Schetyny. To jest egzamin dla niego. Czy to doświadczenie z lat poprzednich zaowocuje tym, że właśnie skupi wokół siebie nie tylko ludzi z Platformy, ale również ludzi myślących inaczej, z PSL-u, z SLD, z Nowoczesnej. Ja myślę, że to jest przyszłość. Sondaże, które dają Platformie 25-30% pokazują, że to zdecydowany lider opozycji i takiego Grzegorza Schetynę chcemy mieć. No tak, ale te sondaże pojawiły się też nieprzypadkowo w momencie, kiedy na polskiej scenie politycznej pojawił się również Donald Tusk. Zdecydowanie. 27.1. Zdecydowanie. Czy możliwe jest odtworzenie tandemu Tusk-Schetyna? Wtedy odnosiliście największe sukcesy. Zdecydowanie. Ja przypomnę panu redaktorowi, bo pewnie pan też to pamięta, czasy gorsze dla województwa opolskiego, wtedy, kiedy była wielka nawałnica, huragan
Poznań i po przestrzelcach opolskich ścięto, wichura ścięła drzewa i z tym kilkanaście domów. I Grzegorz Schetyna przyjeżdżał na Opolszczyznę razem z Donaldem Tuskiem. Może razem odbudowywaliśmy zniszczone domy. Razem przyjeżdżali do Dziewiętlic, kiedy rzeka wylała ze strony czeskiej, zalała całą wioskę. Tragedia, pamięta pan redaktor. Mm-hmm. No w Głuchołazach był... 2-3 lata temu pan Donald Tusk. Tak, to już, tutaj już był sam pan premier, ale jeszcze w Dziewiętlicach przyjeżdżali razem. Czyli ja pamiętam te czasy bardzo dobrej współpracy. Jestem przekonany, że te czasy następują w tej chwili ponownie. Zwłaszcza, że panowie spotkali się razem, wymienili poglądy, ustalili sobie plany na przyszłość, cele i ambicje. Jestem przekonany, że te spotkania, które się ostatnio odbyły między Grzegorzem Schetynem i Donaldem Tuskiem, zaowocują tym, że Platforma znowu tak jak kiedyś będzie razem. Ale chcę jedną rzecz również powiedzieć, że trzeba wyciągnąć wnioski z przeszłości, czyli to wszystko, co było złe robione za rządów Platformy przez 8 lat, trzeba jasno sprecyzować, jasno spisać i wyeliminować, bo tylko wtedy to społeczeństwo... To ludzie wytknęli już po prostu. Ale oczywiście, ja to pamiętam, ja sam byłem przeciw. Skorzystam z okazji, panie redaktorze. No właśnie pan przewodniczący... Zawsze przychodzę przygotowany na spotkania do kamery, do pana, ponieważ naszą rozmowę, jak zawsze, będzie można zobaczyć na Facebooku. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, na redakcyjnej stronie będzie można obejrzeć program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 zaznaczoną obwodnicą Nysy i obwodnicą Niemodlina. Mhm. Ta plansza bezpośrednio łączy się zarówno z panem premierem Tuskiem, jak i z przewodniczącym Schetyną, ponieważ razem z Regionalnym Komitetem do Spraw Budowy Obwodnicy Nysy Niemodlina, z tyłu jest taki, pokażemy również anons, przekazaliśmy tą planszę panu premierowi Tuskowi wtedy, kiedy ważyły się losy podjęcia decyzji o budowie obwodnicy. No i co, nie przyjął, Nysy, że ona jest tutaj? Przyjął, bo to jest kopia. Oryginał powiesiliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana premiera Tuska, żeby mógł o nim codziennie myśleć, przychodząc do pracy. Jak widać, wziął sobie to do serca. Osobiście pan premier Tusk podjął wtedy decyzję o stworzeniu grupy 11 obwodnic, tak? W tym obwodnicy Nysy. I takiego premiera ja pamiętam, takiego przewodniczącego Rady Europy dzisiaj poznajemy i chcielibyśmy, żeby w zgodzie zarówno pan przewodniczący Donald Tusk, jak i przewodniczący Grzegorz Schetyna współpracowali. Jestem przekonany, że tak będzie dla dobra Polski. Ta funkcja, którą pełni Donald Tusk dzisiaj w Radzie Europy, jest naprawdę nie do przecenienia. To jest, myślę, i to chyba jest opinia również nie tylko moja, że po Janie Pawle II, który pełnił najwyższy zaszczyt możliwy na ziemi, to jest najwyższa funkcja, którą pełni poprzez reelekcję, bo przypominam, że pan profesor Buzek był również przez kadencję 2,5 roku przewodniczącym Rady Europy i trzeba ją wykorzystać dla dobra Polski, dla dobra województwa opolskiego, Nysy, a mam nadzieję, że pan przewodniczący Donald Tusk również zawita kiedyś do Nysy. Panie przewodniczący, Prawo i Sprawiedliwość już się przygotowuje do wyborów samorządowych. Był tutaj w naszym studio kilka dni temu pan Bartłomiej Strawiarski, pan poseł Bartłomiej Strawiarski, tak, pełnomocnik do spraw wyborów właśnie. Pozdrawiamy pana posła. Pozdrawiamy pana posła, bardzo sympatyczny człowiek. I no, już Prawo i Sprawiedliwość, no już ma pełnomocnika, już zaczyna pracę przed wyborami. Chcę wam to województwo odebrać, a wy? Panie redaktorze, my pełnomocnika... Mówię odebrać, bo do tej pory tak. Opolszczyzna była zawsze, jak to się mówi, platformiana. Nie tak? Będę podawał nazwiska, ale my pełnomocnika mamy tego samego od 12 lat, jeżeli chodzi o wybory samorządowe w Sejmiku. I od 12 lat, co 4 lata przygotowuję... Nie, pan poda nazwisko. Nie jestem upoważniony. Od 12 lat ta sama grupa osób jest odpowiedzialna za wynik wyborów do Sejmiku. Powiem więcej, my kampanii nie zaczynamy na rok przed wyborami, my ją kontynuujemy cały czas, ponieważ jesteśmy współrządzącymi w województwie opolskim razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i z mniejszością niemiecką. To już od 2006 roku, czyli 13 rok. Więc program, który realizujemy, jest namacalny, jest widoczny, szczególnie w takich miastach jak Nysa on jest widoczny, prawda?